Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj filmem, na który wiele z Was pewnie czeka, w każdym razie wiele osób mnie o ten film prosiło, Zaklęcia i rytuały miłosne. Będzie trochę z szamanizmu, trochę z Wicca, trochę z porad szeptuch. Będzie też jedno potężne, niezwykle potężne zaklęcie z, no nieważne skąd. Ale najpierw, zanim zacznę, chciałbym Cię poprosić o coś. Zastanów się, czy chcesz tego używać, czy ta osoba, do której to będzie skierowane, naprawdę Cię aż tak interesuje, czy chcesz z tą osobą spędzać tak dużo czasu, czy chcesz, aby ta osoba w jakiś sposób do Ciebie się przykleiła. Czy na pewno tak chcesz? Widzisz, jedna moja znajoma, korzystając z innego mojego filmu o magii Sigiri, wyczarowała sobie faceta. Facet wyglądał dokładnie tak, jak chciała. Był czysty, wyczesany, przystojny, fajny, nie za bogaty, nie za biedny, w sam raz to, co trzeba. No, szczęście nie miało granic, dokąd nie poznała go troszeczkę bliżej, dokąd się nie okazało, że jedyną rzeczą, która go interesuje na świecie, jest on sam. Od momentu, kiedy ją poznał, to nie tylko on sam, ale również ona, ale ona jako jego własność. Nie jako partnerka, nie jako osoba, o którą trzeba się troszczyć, tylko jako własność. Ciężko było się go potem pozbyć. Na szczęście się udało, także zastanów się, czy naprawdę te twoje starania są skierowane do właściwej osoby i czy naprawdę tego chcesz. Ja uważam, że raczej takie rzeczy powinny przychodzić same, powinny się same układać, no ale cóż, prosicie o te rytuały, zaklęcia, dostaniecie je. Zacznijmy od najbardziej nieokreślonego rytuału, ale rytuału, który pomoże Ci się zorientować, kogo tak naprawdę chcesz, czy jakie są metody, których trzeba użyć. To jest szamański rytuał wyroczni piasku. Może niektórzy z Was go znają. Dla tych, którzy nie znają, opowiadam. Potrzebny będzie metalowy talerz, taca metalowa, płaska misa. W każdym razie to coś musi być w miarę płaskie i metalowe. Na ten talerz wysypujesz piasek. Czysty, suchy piasek. Serdecznym palcem lewej ręki narysuj na nim serce. Przypatruj się temu sercu przez chwilę, potem wstrząśnij talerzem. Piasek ułoży się w jakieś wzory, symbole. Do Ciebie należy ich interpretacja. Tu użyj swojej wyobraźni, uwagi, wiedzy. Postaraj się z tych symboli, które piasek Ci pokazał, coś wyczytać. Tak, to jest dosyć ogólne. Natomiast fajna zabawa. Spróbuj. Teraz konkretniej. Metoda rodem z Wicca. Wiesz, kiedyś też byłem bardzo sceptyczny co do tych metod. Ja nazywam te metody metodami wstążeczkowymi. Metody z Wicca. Byłem sceptyczny, ale zobaczyłem, że działają. Więc już mój sceptyzm gdzieś się ulotnił. Podaję Ci jedną z takich metod. Na białej kartce. To nie może być kartka w linijkę, w kratkę, w kółeczka. Czysta biała kartka. Na białej kartce, czerwonym flamastrem, długopisem, czerwoną kredką, napisz swoje inicjały i otocz je kwadratem. Pod spodem napisz inicjały tej osoby, która ma na Ciebie zwrócić uwagę, i otocz te inicjały kołem. Następnie tą kartkę zwiń w rulonik. Przewiąż czerwoną, miękką wstążeczką, dobrze by, żeby to była jakaś coś w rodzaju aksamitki, i noś przy sobie. To bardzo dziwne, ale to zadziała. Kolejny rytuał, tym razem pochodzący od szeptuch, to jest rytuał dwóch świec. Zapal dwie świece w odległości takiej gdzieś 10-15 cm od siebie. Popatrz na pierwszą z tych świec przez 15 sekund i wyobraź sobie, że to jesteś ty. Prześlij sobie swoją miłość i akceptację. Tak,
Musisz, żeby komuś się spodobać, musisz się akceptować. Jeżeli uważasz siebie za osobę całkowicie nieatrakcyjną, bezsensowną i beznadziejną, trudno kogoś do siebie zwabić. Więc musisz zdobyć się na tą miłość i akceptację do siebie, patrząc na tą pierwszą świecę. Następnie 15 sekund. Druga świeca. Tutaj wyobraź sobie, że to jestem ta druga osoba. Też przekaż swoją miłość i akceptację. I tak trzy razy. Trzy razy po 15 sekund na każdą świecę. Następnie połącz płomienie tych świec. Niech się przez 15 sekund palą razem. Następnie zdmuchnij świecę. Usiądź, posiedź kilka minut w całkowitym spokoju. To też powinno zadziałać. Kolejna metoda, to już może bardziej nie szeptuchowa, bardziej babcina, metoda z naszych pradawnych słowiańskich czasów. Dwie gałązki. Gałązka brzozy, która będzie symbolizować kobietę, i gałązka dębu, która będzie symbolizować mężczyznę. Wyobraź sobie siebie i tą osobę, którą chcesz do siebie przyciągnąć, wyobraź sobie jako te gałązki. Gałązek nie zrywaj z drzew. Pełno gałązek leży pod drzewami. Drzewa obdzierane z gałęzi nie bardzo czują się szczęśliwe. W związku z czym wystarczą ci takie gałązki, które leżą pod drzewem. Połącz te gałązki. Zwiąż je czerwoną wstążeczką, a następnie wetknij w ziemię. Wetknij w ziemię gdzieś w takim miejscu, w którym masz takie przekonanie, że nie bardzo ktokolwiek będzie miał dostęp, bo jeżeli te gałązki na przykład wyjmą dzieci i zaczną się nimi bić, nie będzie to zbyt dobrze dla ciebie. Podejrzewam, że jeżeli zostaną obsiusiane przez psa, to też nic specjalnie dobrego nie przyniesie. Także miejsce to powinno być tak dobrane, aby nikt w te gałązki nie ingerował. A przy okazji, w czym ta metoda jeszcze jest dobra? Jeżeli stwierdzisz, że to jednak nie to, że jednak nie chcesz tego związku, nie chcesz z tą osobą się łączyć, wystarczy, że pójdziesz w to miejsce, wyjmiesz gałązki, rozwiążesz wstążeczkę i rozrzucisz je w dwie strony świata. To powinno znacząco zmniejszyć zainteresowanie tej drugiej osoby z tobą. Ale teraz przejdźmy do zaklęcia. To, co jest najpotężniejsze. To, co na 95-97% zadziała. Tylko zanim jeszcze zdradzę ci to zaklęcie, chciałbym cię prosić jeszcze raz o rozważenie, czy na pewno to jest ta osoba, bo zaklęcie jest potężne. Chciałbym ci przypomnieć, że rozbicie małżeństwa czy innego stałego związku wiąże się z bardzo przykrymi konsekwencjami dla ciebie. Czy to nazwiesz karą, boską karmą, czy czymkolwiek, takie działanie przyniesie ci wiele cierpienia w przyszłości? I chciałbym cię uprzedzić, nie próbuj tego na mnie. Ja mam wstawione zabezpieczenia, na mnie nie zadziała, a potem będziesz nie w humorze, bo to nie działa. Na mnie nie zadziała, próbuj na innych. Pozwól, że to zaklęcie przeczytam ci z kartki. Nie chciałbym tu pomylić słów. Ty też, jak będziesz je mówić, naucz się najpierw na pamięć, żeby nie pomylić słów, nie pomylić kolejności. Wbrew pozorom to jest bardzo ważne. Najpierw do wypowiedzenia tego zaklęcia przygotuj się. Weź do lewej dłoni jakiś przedmiot należący do tej osoby. Mocno zaciśnij. Następnie postaw przed sobą zdjęcie tej osoby. Jeżeli nie masz zdjęcia, to może być po prostu twoje wyobrażenie, takie mentalne zdjęcie. Patrz tej osobie bezpośrednio prosto w oczy i powtarzaj. Jak bluszcz oplata drzewa pień, tak ja oplatam ciebie i twój cień. W gęstwinie splątanych liści spełnia się sen, który mi się przyśnił. Jak orzeł bije skrzydłami, wzlatując w niebo, tak moje słodkie myśli biją w ciebie. Jak słońce, co okrąża ziemię i przestworza, tak ja okrążam serca twego korzeń. Poprzez skrzydlate liście słońca
Będziesz mnie kochać wiernie i bez końca. Zaklęcie niezwykle potężne, zaklęcie, które, tak jak ci mówiłem, na 95-97% przyniesie dobre rezultaty, z tym, że jeszcze raz cię proszę, zastanów się, czy chcesz je wypowiedzieć. Jeszcze tutaj powiem ci o takiej metodzie rodem z pradawnych słowiańskich zwyczajów, rytuałów. Jeżeli chcesz się od kogoś odczepić, jest taka metoda, musisz zrobić dwa wianki. To nie mogą być wianki kupione, trzeba je zrobić własnoręcznie. Upleść te wianki własnoręcznie, one mają być, jeżeli nie identyczne, to bardzo podobne. Jeden wianek zostawiasz w domu. Wyobrażasz sobie, że to jesteś ty. Drugi wianek, w którym wyobrażasz sobie, personifikujesz tą drugą osobę, weź ze sobą, zanieś na cmentarz i wrzuć do pojemnika cmentarnego. Nie, to nie będzie się wiązało ze śmiercią tej osoby, po prostu ta osoba odczepi się od ciebie. Z tym, że nie na jakiś grób, nie na ziemię, nie wrzucanie przez płot, to musi być cmentarny pojemnik na śmieci. Jeszcze jedna sprawa. Ogólne uatrakcyjnienie siebie dla osób z zewnątrz, uatrakcyjnienie seksualne, szamańska metoda prosta, a jakże skuteczna. Mężczyźni, kilka owoców peperoni, na noc pod łóżko lub w dzień w lnianym woreczku ze sobą. Kobiety, kilka gałązek bazylii, również na noc pod łóżko lub w jakimś lnianym woreczku ze sobą. To też również zadziała. Tyle miałem ci do powiedzenia na temat tych rytuałów i zwyczajów miłosnych. Podałem ci również zaklęcie. Zapraszam cię na inne moje filmy, gdzie znajdziesz bardzo wiele ciekawych materiałów, nie tylko dotyczących tak prozaicznych rzeczy, ale też troszeczkę o samorozwoju i rzeczach wyższych. Oczywiście nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia wkrótce.